W imieniu prezydenta miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu, które będzie poświęcone utworzeniu nowej instytucji w Inowrocławiu. W spotkaniu dzisiejszym uczestniczą senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Brejza, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Magdalena Łośko, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Pałwecki, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, starosta powiatu inowrocławskiego Wiesława Pawłowska, wspomniany już wcześniej prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, zastępca prezydenta miasta Inowrocławia Ewa Koman, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski, radni Rady Miejskiej Inowrocławia Elżbieta Jardanowska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, i pan radny Jacek Wędkowski z Komisji Strategii i Promocji Rady Miejskiej. Witam także przedstawicieli Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy również są z nami. Jest pan dyrektor. Dzień dobry, a nie zauważyłam. Bardzo proszę pana prezydenta o otwarcie spotkania i zabranie głosu. Szanowni Państwo, dla nas to jest wielki dzień. Dzień, w którym za chwileczkę wymienimy się podpisanymi gdzieś listem intencyjnym z panem marszałkiem, który daje nam gwarancję na zrealizowanie naszego marzenia. Od kilku lat prowadziliśmy takie rozmowy na temat utworzenia w Inowrocławiu instytucji, taki od podstaw oczekiwanej przez mieszkańców, przez gości naszego miasta, instytucji z energią. Bo Inowrocław to energia, Inowrocław to aktywność. Instytucji, która przypominałaby tak nieco chociaż Kopernika warszawskiego. Tam nam się taka jednostka wymarzyła kiedyś. Jako jednostka, do której będzie można przyjść, coś dotknąć, podskoczyć, przesunąć, wywołać reakcję, zadać pytanie, uzyskać odpowiedź. Coś na zasadzie doświadczeń, coś, co jest interesującego, a związanego tematycznie z Inowrocławiem i z Kujawami. Coś, co pozwala w rozwoju każdego człowieka, w samokształceniu i w poszerzaniu jego horyzontów. Bardzo się cieszymy, że ten pomysł znalazł uznanie u pana marszałka. Cieszę się bardzo i dziękuję za wsparcie udzielone parlamentarzystom inowrocławskim, tu obecnym. Pani przewodniczącej Inowrocławiance, przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radnym inowrocławskim, wam wszystkim. Moi kochani, wierzę w to, że spotkamy się za kilka lat w tym samym miejscu, a to miejsce, grunt na tę inwestycję przekażemy panu marszałkowi. I spotkamy się w obiekcie, który będzie oddawany mieszkańcom Inowrocławia. Obiekcie, który powstanie tutaj, w tym miejscu. Środki na realizację tego zamierzenia zapewnił pan marszałek. Bardzo panu marszałkowi dziękuję z tego tytułu i wierzę głęboko, że wszyscy inowrocławianie odbiorą tę decyzję z zadowoleniem i radością, a przyczyni się ona do rozwoju również miasta Inowrocławia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę pana marszałka o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, gdzie powstanie za 3 lub najdalej 4 lata nowa instytucja, nowy obiekt, który będzie realizował szerszą wizję rozwoju naszego regionu, czyli wdrażał część naszego programu bogatującego edukację innowacyjną, no, opartą o nowoczesne technologie, nowoczesne rozwiązania, ale w ujęciu również i historycznym. Takie dwie instytucje w naszym regionie funkcjonują, prowadzą je miasto Toruń oraz miasto Wieluń. Za to samorząd województwa podjął decyzję o uzupełnić tego typu tego typu instytucje o miasta prezydenckie, czyli Inowrocław, Grudziądz oraz
Włocławiu. Tak, aby w 5 miejscach w naszym regionie, czyli były one bardzo dostępne dla wszystkich mieszkańców województwa, powstała sieć instytucji, która uzupełnia minima programowe naszych szkół. Sądzę również, że program, który będzie tutaj proponowany, będzie również atrakcyjny dla osób starszych, dla wszystkich właściwie mieszkańców regionu, naszych gości przyjezdnych, bo liczymy i na to, iż te instytucje wzmogą ruch turystyczny. Wiemy, że Inowrocław jest świetnym miejscem, aby promować region, chociażby przez fakt funkcjonowania uzdrowiska w Inowrocławiu. Jak wiemy, dziesiątki tysięcy ludzi spoza naszego województwa przyjeżdża w duracji jeszcze z tego roku poprawiać stan swojego zdrowia. A i sądzę, że w wolnych chwilach na pewno odwiedzą to miejsce. Więc uatrakcyjniamy przy tej okazji również ofertę turystyczną, promujemy region. Szanowni Państwo, ta inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana bez współpracy z samorządami. No i teraz chcę podziękować przede wszystkim panu prezydentowi Ryszardowi Brejcie za po pierwsze pomysł, który rzeczywiście rodził się wiele lat temu, bo przecież my samorządowcy nie realizujemy tylko własnych marzeń, projektów, tylko staramy się, jeżeli one dotyczą innych samorządowców, budować partnerstwo. No i tak zainspirował pan prezydent mnie i pan przewodniczącą wszystkich radnych sejmików do tego przedsięwzięcia. Więc dziś jest już ten etap początku realizacji tej idei, ponieważ przekazanie tego gruntu otwiera nam możliwości projektowe. To, co najważniejsze, mamy zagwarantowane środki finansowe na realizację tego projektu. W budżecie województwa, ale przede wszystkim w budżecie nowego programu operacyjnego, naszego programu operacyjnego na lata 2020-2027, czyli funduszy unijnych. No i nic już więcej nie pozostało, jak przystąpić do działania. Mamy odpowiednią instytucję powołaną dzięki decyzji sejmiku, instytucję kultury, ale proszę nie myśleć, że to będzie działalność o charakterze typowo kulturalnym, na przykład muzealniczym czy teatralnym. Ta formuła jest łatwiejsza dla prowadzenia tego typu podmiotu ze względów przepływów finansowych, możliwości organizacyjnych i tak dalej, więc wybraliśmy akurat taką formę organizacyjną, czyli jest to instytucja kultury, która będzie realizowała program edukacyjny. Będzie to nowoczesny obiekt, szanowni Państwo. Myślę, że będzie on też stanie się jednym z wyróżników Inowrocławia, ponieważ jest to green field, możemy zrobić, co chcemy. Najczęściej tego typu instytucje organizujemy już w obiektach, które przekazane i istniejących, tak jak w Grudziądzu chociażby, tam adaptujemy, co prawda, piękny obiekt, który kiedyś funkcjonował jako młyn wodny w centrum miasta, zabytkowy obiekt, który na pewno nie pozwala architektom poszaleć. Musimy się zmieścić w gryle, musimy zachować wszelkie kanony związane z wymaganiami konserwacji zabytków i słusznie, i dobrze. Tutaj takich ograniczeń nie mamy, więc będzie to na pewno ultra nowoczesny obiekt. Myślę, że pasywny, to znaczy w większości będzie samowystarczalny, jeśli chodzi o właśnie energię, ale nie tą, bo tą dostarczą nam niewyczerpaną Inowrocławianie, ale ta energia cieplna, elektryczna, potrzebna do funkcjonowania tego obiektu, postaramy się, aby była w pełni samowystarczalna. Będzie wyposażone wszystkie instalacje do wytwarzania energii, pozyskiwania jej, również jeśli chodzi o gospodarkę wodną. No chcemy, żeby to był projekt pasywny i dosłownie samowystarczalny, bo taka jest przyszłość świata i chcemy poprzez ten budynek również pokazać, jak należy dzisiaj projektować budynki. Owszem, będzie on trochę droższy, ale potem w eksploatacji oczywiście dużo tańszy. Co w środku? Pomysł jest taki, panie prezydencie, o tym mówiliśmy wiele razy, żeby wykorzystać endogeniczność Inowrocławia, to znaczy tego, co jest pod ziemią.
Słuchajcie Państwo, to jest przepiękny pomysł, aby pokazać, jakie bogactwo kryje ziemia. Tu Inowrocław, ponieważ jest zagłębiem soli, nieopodal Barcin, innych minerałów, aż prosi się, aby wyjaśnić młodym ludziom, ale nam wszystkim, jakie rzeczy powstają ostatecznie z przetwarzania minerałów. Co to znaczy posiadać bogactwo pod ziemią. Więc chcielibyśmy w sposób właśnie przyjazny, edukacyjny przybliżyć uczniom wszystkie te procesy, które biorą w początek geologii i Inowrocław jest idealnym miejscem, aby pokazać cały przemysł chemiczny, przetwórczy, oparty właśnie o źródła naturalne. Też będziemy zwracać uwagę na szacunek dla tego, co kryje ziemia, czym dysponujemy, ponieważ żyjemy w czasach wielkiego zagrożenia, które wynika ze zmian klimatycznych. Chcemy promować zrównoważoną gospodarkę i eksplorację zasobów naturalnych, tak aby w miejsce już wydobywanych czy wykorzystanych wprowadzać na nowo do środowiska to, co pobraliśmy do przetworzenia. Więc ta edukacja będzie, myślę, bardzo ciekawa, praktyczna, no i służąca również budowaniu świadomości i odpowiedzialności za przyszłość naszych przyszłych pokoleń mieszkańców tutaj na Kujawach, czy może, ale w całej Europie, czy nawet na świecie. Powstaje więc sieć 5 wspaniałych centrów. Panie Prezydencie, kiedy zsumujemy możliwości, kiedy już zakończymy ten plan za 4-5 lat w całym regionie, proszę mi wierzyć, Kopernik, poza tym, że ukradł nam nazwę w Warszawie, będzie mógł przyjeżdżać do nas i uczyć znowu. I myślę, że na zasadzie bardzo partnerskiej współpracować, ponieważ proszę mi wierzyć, to co my robimy, w niczym nie ustępuje, a w wielu obszarach będzie przewyższać jakość i sposób prowadzenia edukacji i promocji najnowocześniejszych technologii i udostępniania tej myśli technologicznej w sposób przyjazny wszystkim mieszkańcom, nie tylko młodym ludziom naszego regionu. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, pani starostro, pani poseł, wszyscy szanowni państwo i media również. Ja przede wszystkim jestem szczęśliwa dzisiaj jako inowrocławianka, jako nauczycielka, jako wychowawczyni wielu pokoleń młodych ludzi, bo wiem, że to, co tutaj się dzisiaj dzieje, jest po pierwsze historyczne, a po drugie bardzo nowoczesne. A łączenie tradycji z innowacyjnością jest przyszłością tego świata. Ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przejrzałam sobie korespondencję, którą mam z panem prezydentem, który jeszcze do mnie jako do radnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego również kierował prośby i pytania bardzo szczegółowe dotyczące, no wtedy się miało nazywać Centrum Kopernik. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest taki, a nie inny finał. Przekonywałam również pana marszałka do tego, że w Inowrocławiu może powstać nowoczesny obiekt. Może również dlatego, że nie mamy takich obiektów jak Grudziądz czy Bydgoszcz do zaadoptowania, ale mamy w tym momencie szansę na to, żeby być kreatorami tej przestrzeni. Natomiast przypominam, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rok 2023, nazwał i określił rokiem Kopernika. W związku z tym wybitny astronom na pewno może być w tym wypadku przypominany jako wzór do naśladowania dla młodych pokoleń, przede wszystkim jeżeli chodzi o odwagę w odkrywaniu wiedzy. I to będzie miejsce, w którym odważnie wiedzę będziemy odkrywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy również naszych parlamentarzystów nowoczesnych do zabrania głosu. Szanowni Państwo, cieszę się, że jesteśmy w tym miejscu. To jest efekt pięknej energii, synergii Inowrocławia.
pogoda coraz bardziej się poprawia. Nowoczesne technologie mogą być używane na różny sposób. O czym bardzo dobrze wie pani poseł, pan prezydent, również przekonałem się na własnej skórze. Ale nowoczesne technologie, kiedy wspaniali ludzie spotykają się myśląc o mieście, o regionie, o rozwoju, mają dobry pomysł, to te nowoczesne technologie mogą być wykorzystane dla dobra mieszkańców. I cieszy mnie to, że w tym miejscu, miejscu symbolicznym, ponieważ to jest miejsce pokazujące, jak bardzo Inowrocław zmienił się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ten obiekt powstanie. Obiekt, który będzie służył młodym ludziom, ludziom trochę starszym. I obiekt, który jest kolejnym etapem modernizacji, rozwoju, rewolucji pozytywnej w Inowrocławiu. Szanowni Państwo, przecież nie wszyscy jeszcze niedawno wierzyli w to, że ta droga powstanie. Piękna też, ze środków unijnych. Teraz kolejna wielka inwestycja, tak bardzo potrzebna. Ilu było krytyków, ile było głosów, że się nie uda, że nigdy Rąbin nie będzie połączony z Piastowskim, to przebicie nie powstanie. Udało się, ale dzięki czemu? Dzięki głosowi mieszkańców oczywiście, dzięki temu, że mieszkańcy uwierzyli, dali mandat i władzom miasta, i radnym, ale też mandat właściwie wspaniale realizuje pan marszałek, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni w tym czasie panu marszałkowi, że pan marszałek nigdy o Inowrocławiu nie zapomina. Tak jak my nie zapominamy jako parlamentarzyści z panią poseł, że czekają nas kolejne inwestycje. Czeka czas uruchomienia, konieczności wywalczenia środków z KPO, bo to, co tu płynie do Inowrocławia, to są właśnie środki z Unii Europejskiej. Tak jak powstała obwodnica ze środków z Unii Europejskiej, tak czeka Inowrocław kolejna dobra, pozytywna rewolucja po odblokowaniu środków z KPO. My jako parlamentarzyści wspólnie, myślę, w głos też powiem w imieniu to samorządowców, w imieniu pani przewodniczącej sejmiku, w imieniu pani starosty. My jako parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej o to zadbamy, żeby środki z KPO popłynęły do Inowrocławia na tę kolejną dobrą rewolucję dla wspaniałego Inowrocławia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych chciałby zabrać głos? Jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać, bo pan senator wywołał właściwie, przypomniał mi o pewnej inwestycji, którą też chciałbym zapewnić, że będziemy wspólnie realizować. Mianowicie basen. Ja chciałem powiedzieć, który czeka na modernizację, a środki również już czekają, więc przystąpimy niedługo do tej niezwykle potrzebnej, myślę, fajnej inwestycji, która przywróci świetność na tym wspaniałym miejscu. No, bo podobnie jak w Ciechocinku, ale i na Wrotach również ma wspaniałe miejsce, które trzeba przywrócić w życiu. I ten basen będzie gotowy, myślę, pan prezydent buduje go. Jak tylko zapiszę umowę. A czy basen jest nazwą taką pospolitą? Będzie to bardziej centrum sportów wodnych, ale zapewniamy, że przecież też podpisywaliście panowie list intencyjny niedawno. Będzie się działo, naprawdę. Można? Kilka miesięcy temu podpisywaliśmy list intencyjny, również z panem marszałkiem, związany z budową takiego centrum rozrywek rodzinnych, wodnych, na terenie basenu przy ulicy Wierzbińskiego, który jest w stanie obecnie niemożliwym do użytkowania. Takie centrum powstanie za blisko 30 milionów złotych. Podpisaliśmy i słowa dotrzymaliśmy. Bo krótko po tym został ogłoszony przetarg na wyłonienie. Jesteśmy w trakcie wyłaniania w tej chwili autora projektu na dokumentację związaną z wybudowaniem takiego centrum w tym miejscu, gdzie jest basen otwarty. I mam nadzieję, że w ciągu dwóch lat, najpóźniej trzech, ale mam nadzieję, że w ciągu dwóch lat basen, czy też obiekt w postaci takiego centrum wodnych rozrywek zostanie wybudowany. Słowa dotrzymujemy. Tak samo dzisiaj, podpisując list intencyjny, panie marszałku, też wierzę, że w ciągu tych kilku najbliższych lat, również ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i w części województwa, zostanie ten obiekt kolejny w postaci Energia Inowrocław, czyli mini Kopernik w Inowrocławiu, zbudowany, bo my słowa dotrzymujemy. Czasami trzeba czekać. Ja proszę gorąco o cierpliwość.
czasami mieszkańców. Czasami trzeba poczekać, no ale jeżeli nie zawsze można to zrobić, co się chce natychmiast, a to rzadko można, no to trzeba cierpliwie, konsekwentnie, z życzliwością pana marszałka i wspierających nas. Najpierw trzeba było drogę zbudować, żeby dojechać. Tak, najpierw zbudowaliśmy ulicę Prymasa Glempa w dwóch częściach, jak państwo pamiętacie. To jest ta tutaj ulica, dla osób z zewnątrz poinformuję. Teraz jak pan senator, dziękuję, przypomnia, połączyła dwa osiedla inowrocławskie. Dwujezdniowa, wspaniała, nowoczesna, ale zbudowaliśmy dopiero całą ulicę Unii Europejskiej. Zmodernizowaliśmy kilka ulic, łącznie z powiatowym, prawda pani starosto, rondem, który tutaj się w pobliżu znajduje. Zmodernizowaliśmy Solanki, rozbudowaliśmy ośrodki unijne. Nowa bryła Teatru Miejskiego, centrum miasta z rynkiem. To wszystko jest przebudowane, to wszystko dzięki wsparciu pana marszałka i Unii Europejskiej. Mogę jedynie z przykrością stwierdzić, że bardzo w nikłym stopniu jesteśmy wspierani przez rząd polski, bo wniosek na basen został odrzucony przez rząd w ramach inwestycji z Polskiego Ładu, tych strategicznych inwestycji, nawet wyśmiany wręcz. Bardzo było nam przykro z tego względu. Więc chociaż się cieszę i z tego, przede wszystkim się cieszę z tego, że znaleźliśmy źródło sfinansowania jednego obiektu i drugiego. Ten basen będzie prowadzony przez miasto Inowrocław i utrzymywany, natomiast ten obiekt będzie prowadzony przez pana marszałka i samorząd województwa. To jest też bardzo ważne w ramach tego programu, jaki przyjął sejmik, o którym pan marszałek wspomniał. Zwracam na to uwagę, chcąc ograniczyć jakiekolwiek pytania na takiej zasadzie, przepraszam, może to nie stosowne miejsce, ale że my tam po błocie chodzimy na ulicy osiedlowej takiej i takiej, a wy tu budujecie mini jakiegoś Kopernika. Przepraszam, sorry, zupełnie różne cele, źródła finansowania. Tu możemy, a tam nie możemy, bo tam środków z rządu na drogi lokalne w takiej wysokości, jakiej oczekujemy, nie otrzymujemy. W nikłym naprawdę w procencie. Także dziękuję serdecznie. Jeżeli państwo pozwolicie, to oficjalnie wymienimy się listami. Możemy się cofnąć wszyscy? Przepraszam. I mam nadzieję, że ten kolejny list intencyjny nie dostarczy, panie marszałku, nam problemów. Jakich? Bo ja już jeden list... Były pewne. No były, są. Musieliśmy się tłumaczyć. Są, ja się muszę tłumaczyć. Postępowania są prowadzone po donosie państwa z PiS ziobrystów. No niestety przesłuchiwani jesteśmy w takich sprawach listu. Podobno nie wolno podpisywać. A ja uważam, że wolno, trzeba i należy. Nie patrzeć na jakiekolwiek utrudnienia. Robić wszystko, co możliwe, aby realizować inwestycje. Ja dziękuję panu marszałkowi za to zdecydowanie również. Nie damy się. Szanowni państwo, ludzie jeszcze listów piszą. Nam nikt chyba nie zabronił ani pisać. No jak to nie? Prokurator zabronił. Najwyżej przeczyta, co napisałeś. No, w tej sytuacji, co powiedzieć o Chopinie. Dzięki tym listom wiemy w ogóle, co robił ten człowiek w swoim życiu. I innych wielkich. Panie prezydencie. Dziękuję. Przekazuję własną wersję naszego listu. A ja poproszę o pana. Dziękuję serdecznie. No to jakieś brawa. To nie trzyma parasolek, bije brawo. Lub aparatu. I mikrofonu, i aparatu. A do wspólnego zdjęcia jeszcze chciałbym. Tak jest, może wszyscy staniemy. Pani starosta będzie pozwolenie na budowę wydawała. Ja proszę bliżej, się pani nie chowa. O właśnie, prosimy bliżej. Chodźcie tutaj. Dwa kroki do tyłu. Tak jest. Nie będziemy usuwali drzew.